Cześć, witajcie. Chciałem Was zaprosić na nowy odcinek na moim kanale, na kanale moim i Maćka. No i co, zaczynam troszkę wędkować. Mam ze sobą nowy sprzęcik, kijek do przetestowania. Właściwie wędkujesz 10 minut, mam 3 ryby, więc jest bardzo dobrze, naprawdę 10 minut i 3 piękne ryby są. Dwa słowa szybkiego kijku i wracam do łowienia. Wędka Crazy Fish Ebisu Gold 2, 1,80 m, od 0,5 do 3 gramów. Kijek fajny, bardzo szybki, w ogóle wklejka, stworzona pod boczny trok. No zresztą sami zobaczycie, jak kijek pracuje. Do tego kołowrotek Favorite Arena. Wygląda szczerze na 500, ale w opisie pisze 1500. Jest malutki, no ale też się sprawdza. No i pletka 004, do tego nie wiem, 50 cm przyponu z fluo 016. I zacząłem wędkować na takiego wopka JR rękodzieło. Bardzo fajnie pracuje. Używam go w ogóle pierwszy raz i naprawdę efekty są zadziwiające. Świetne malowanie, nie wiem czy widzicie. No wopek jest konkretny. No i co, na razie będę właśnie używał wopków do tych płytszych miejscówek. Później spróbuję może coś na bocznego troka, może coś innego wejdzie, jakieś paproszki spróbuję. No i już się zamykam, biorę się do łowienia i oglądajcie, bo zapowiada się świetny dzień. Jest ładna rybka. Chociaż na tym kijku to ciężko wyczuć. Chyba klonik. Klonik. Jest pierwsza rybka i to bardzo ładna. Yep. That's a lovely shot. Beautiful, isn't it? Yeah. A to chyba w stronę już. Zobaczymy, co to za rybka. Ale moc. Kranik. Jest dwójeczka. Troszkę mniejszy, ale już następny klenik. Getting better. Jest następny. Zobaczcie, jak ten kijek pracuje.
Zobaczymy, chyba koniec. No. Jestem dokładnie, nie wiem, z 10 minut, ale nie wiem, czy jestem 10 minut. A ty, o, malutkie wybranie, pewnie pstrążka nie wcięte. No nic. Nie. O, malutki pstrążek. Oj. Już cię wypuszczam szybciutko. O taki. Hop. Szedł. Widziałem, jak atakował tak z dwa razy. Za trzecim razem się zdecydował. Idziemy dalej, może jakieś większe jeszcze wpadną. Jest. Jest rybka. O, konik chyba. No jak? Zobaczcie, troszkę w trawce. Taki ładny, około 20 kilku centymetrów. No, do wody. I łowimy dalej. Jest. Jest ryba. Chyba pstrąg. A jak? Oj. Jest. Oj. Zobaczcie. No. Taki ciemny. Przepiękna ryba. No już tak około 40 pewnie. Może nie całe 40. No ale już do wody. Hop. Udało się. Jest. Musiałem podrzucić pod sam nos. To ładna ryba jest. Ale ładna ryba. Ale pstrąg. No, powiem wam. Ale przepiękny. Jest super dzisiaj, naprawdę. Ale ma kolory. Ale ma kolory. Nie bardzo mam jak kamerę tu położyć, ale muszę wam pokazać tą rybę. Zobaczcie, jakie ma kolory. Normalnie jest przepiękny. Jest żółciutki jak, nie wiem, jak żółtko jajka i naprawdę te kropeczki, to jest mistrzostwo. No, wypuszczam rybę. No jeszcze raz zobaczcie, no przepiękne. O, szedł. Ale rybka. Jest. Jest już mniejszy. Dużo mniejszy.
Klenik. Malutki klenik. Ale rybka to rybka. Zobaczcie, jest. Jak to się mówi, rozmiar sportowy. Hop. Jest. Strążek, tak mi się wydaje, mały. Aha. Co, nie wiem, koło 20-22 może. Hop. No. Jest. Jest rybko, strążek. Zaraz go odchodzę. Uciekaj. Jest. Oho. Malutki był. Dobrze, że się odpiął. O, jest. Znowu maluszek. Jest. Jest i to coś chyba przyzwoitego, bo coś ładnego. Łap strąg. Całkiem przyzwoity. Ale on walczy na tym kiku. No jak? Próbujemy cię wziąć w rękę. Oho, ho. Oho, ho. Jeszcze nie masz dość, chodź tu. Ale tłusty. Piękna rybka. Troszkę się zamotało. No zobaczcie, około, no niecałe 40 cm. No, zwiewaj. Ekstra. A ty. Niestety musiałem zmienić woblera. Teraz mam Jacksona. Niestety w tamtym się ster odkroił. A był świetny, będę musiał coś pokombinować. No ale mówimy, może jeszcze coś wpadnie, za chwilę pójdę tam dalej. No i się okaże. Jest rybka. Konik. O, całkiem przyzwoity. Niecałe 20 cm. Tym razem na rapalkę. Musiałem go wrzucić, bo by mi wypadł. Jest. Jest. Jest to klenik. O, się odpiął. No w sumie nawet i dobrze, nie był duży, a powiem wam szczerze, musiałem tam schodzić. Znowu na rapalkę.
Jest. Ale. Ale mocno. Nie jest duży. Ale chyba się podciął. A jak? Albo się zaczepił. Jest następny, też nie jest duży, ale jest. No już poprawnie zahaczony. Zapysk. Kurde, w pierwszym rzucie ryba. Zmienię miejsce na taki strumyczek. Zobaczcie, klenik w pierwszym rzucie. Zmienię też wobka, no właśnie troszkę takiego bardziej kleniowego, kenarta. Taki fajny. No ci tu jeszcze raz, muszę ci lepiej złapać. Zobaczcie. Ekstra. Jest. Ohoho, już ładniejszy. Ale ten kijek chodzi. Druga ryba. Ohoho. Super, no naprawdę dzisiaj mam dzień. Zobaczcie, ten już jest tłuściuch. Już ładny. Nie taki jak te z rana. Ale. A jest naprawdę fajne. Jeszcze raz wam pokażę rybkę. Zobaczcie, jaki grubasek. Piękna ryba, w świetnej kondycji. No uciekaj. Ale grubasek. Jest. Jest. Jest rybka. Ma następny klenik, a jak? No chodź tutaj. Pięknie. Ale gruby. Ale gruby, zobaczcie na to. Przepiękny klenik. Ohohoho, spokojnie. Spokojnie. No patrz, uciekł mi. Muszę go chyba wziąć w podbierak. Się zaczepił tu coś. Ohoho. No zobaczcie. Ile ma siły ten koń. Ładnie. Przepiękny klanik. Ale ryba. No uciekaj. Jest. Jest i to chyba słabe.
klenik, a jak? Nie, szczupak. O, jaki śledził. Ojej. Jaki śledził. To jest pierwszy szczupaczek. No, zjechaj. Pod samymi krzaczkami wyszedł konik. No, uciekaj. Pierdziele. Ja nie wiem, czy wy to widzieliście, ale to był szczupak i to był naprawdę fajny szczupak. Ale co ja tu mogę ze szczupakiem zdziałać? Jak ja tu mam kijek, stoi tam. Około 70 wydaje się. Ale jak ja tu mam przypon 0,16 z fluo, także spróbuję iść wejść troszkę tam odczepić. Może nie wpadnę. Wciąż tu stoi. Widzicie go? Jak odpływa? Ale by było branie piękne. No co, ja już kończę. Wędkowałem, zacząłem gdzieś po 6. Jest przed 12, więc powiedzmy te 5,5 godziny i połowiłem naprawdę świetnie. Dzień konia, znaczy się klenia. Naprawdę fajnie się zaczęło. Później też było ok. No i co dwa słowa o wędce. No, z kijka jestem mega zadowolony. Powiem wam, w pewnym momencie jak przedtem holowałem klenia i mi wypadł z ręki do wody, jak zobaczyłem szczytówkę, to jestem pod wielkim wrażeniem, że nie pękła, bo to było obróciło się praktycznie w drugą stronę całkiem. Mówię, miałem naprawdę dużo szczęścia, bo po prostu te kijki są bardzo wytrzymałe. I co? Maciek polecił mi swojego kolegę, którego osobiście nie znam, Krzyśka Stepanowa ze Stepanow Fishing, ze sklepu właśnie w Polsce, i on mi ogarnął ten kijek i powiem wam, że jeśli szukacie właśnie takich kijków ultra light, nawet zerówek, to tam walcie do niego, bo jest sprzęt ma naprawdę fajny. No i tyle, no połowione, troszkę trzeba pomieszkać i widzimy się znowu. Teraz będzie prawdopodobnie coś na jakąś grubszą rybkę, więc piona. Trzymajcie się.